No Kamal, jak to skomentujesz? Co? To jest miejsce, które są wszystkie zadbane i których nie śmierdzi. To trzeba przyznać. Naprawdę tutaj się starają. I jednak można, prawda? Może ładnie wyglądać, może nie być wszystko, że to się da. No. Tak, koniecznie musimy to wrócić z aparatem. Ale zawsze to jest cisza. No, także może być czysto morze. Jakaś amber jest. Spalony. Tam drugi, trzeci. Patrz ten, jaki powie ten, nie? Tylko jego można głaskać. Tylko jego można głaskać. Plaże małe. Właśnie zostaliśmy ich w ich toalecie. No, okej. Okay. Znaczy. Tak, to może być szkoła buddyjska jakaś tutaj. Pan się do ciebie uśmiechała. Tak. Tam się bardzo dobra. Segregacja normalnie. Dobrze, dobrze. No. Zmęczeni turyści po oglądaniu alkoholu. O, patrz! Tu jaka promo, zobacz. Look up. Hello. No to jedziemy z tematem. Boże, jeden. Trzymaj, telefonę. Thank you.
because we are wet. Birthday. Yeah, birthday. Birthday. Some friend they have a celebrate on birthday here. Around 8:30 today. Yeah, tonight. Okay, we will be. Yeah. So, who birthday? The music or the guy painting on this picture. This guy? Yeah. No, not this guy. Someone painted wall. Ah, okay. Yeah, we will be. We're okay. Going only to eat something. Okay. Yeah, we change. We change the bag and everything, yeah. And we come. Yeah. See you later. See you later. No, we're going to one. It's on Friday. Okay. Więc pytała się nie o bag, tylko o bag. We're going to bag. Co pytała? No. A ja. A, ja zrozumiałem, że waxing Friday, bo tu jest wax, nie? No, no box, że woskowanie w piątek. No. A czego szukacie? To wam powiem, naprawdę, bez problemu. No. Okej. Okay. No to spotkaliśmy pierwszych Polaków. Dobra, idziemy jeść do naszej jadłodajni. Komaru, to musimy przejść na drugą ulicę. Dobra, chodź. To jest w ogóle... I granie ze śmiercią. Nie. To co? Nie, nie, witam. To jest twoja fryzjerka? Pokaż moją fryzjerkę. Zaprostasz. Kurde, bym ci pokazał moją fryzjerkę. Zupełnie do niej niepodobna. Chyba muszę zmienić lokal. Ja już wiem, na czym polega fryzjer za dychę, a na czym polega fryzjer za 400. Teraz tam różnicę. Słuchajcie, drodzy widzowie, będę planu, wróciliśmy na naszą jadłodajnię. Ogólnie jest bardzo ciekawie, jak widzicie. Nie ma pcheł, nie ma niczego. Yeah, okay. Ogólnie, no i tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tam gdzie wcześniej sprzedawali miotły, to tam jedliśmy i tam znowu na wieczór jest knajpa. No tutaj mamy jakiegoś Anglika albo kogoś. No czekaj, niech nam wyjdzie z kadru. O, dzień dobry. Tak, że jak widzicie, jedzą. No. O. Tu mamy, no, jeżeli was dziwi ta koplówka, nie ma sensu zupełnie. A to jest normalne, że oni ganiają z koplówkami wszędzie. Z koplówkami, mówię. No. Ogólnie przed chwilą zażarłem jedną papryczkę z tych. I przez minutę umierałem, ale już mi przeszło. Naprawdę, taka słodka, no i ostra oczywiście, ale do przyjęcia. Taka... Idzie złapać oddech. Tutaj mamy świetną pastę chili. No. No nie, dobra, za ciemno jest, jutro pokażę. No i sosy, tak? To jest sos też... no tak jak widzicie. Też bardzo słodki. Na Mariwilskiej tam... Na Mariwilskiej można dostać ten sos, widziałem go. Tu też mamy cukier, no w sumie tyle. Takich rzeczy. No. Czekamy na nasze żarcie. Ja zamówiłem steka. Do tego zupkę, tą co zawsze.
w wersji na Oslo. Agata, co zamówiłaś? Ja zamówiłam warzywka smażone w tempurze i jeszcze do tego tak dla odmiany warzywa z ryżem smażonym na patelni z orzeszkami. A i oczywiście soczek z papai. A no, ja zamówiłem tradycyjną kmelecką kawę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tutaj widzicie, co by się nie działo. Duchy też muszą zjeść. Ogólnie fajnie jest to, że w każdej, naprawdę w każdej knajpce, w każdym miejscu jest taka mała świątynka, takie małe, nie świątynka, tylko jak się nazywa kapliczka, no, kapliczka, tak? I ogólnie sobie tutaj jest, to się za twoje imprezę i modli. Trzy słowa dla naszych widzów. Jestem głodna strasznie. Dziękujemy. Wjechała napoje, tak? Kawka kmelska, naprawdę pyszna, bardzo taka intensywna. Uwaga, tak jak zawsze, znaczy ostatnio, szejk z papai. I Agata znowu ma trzy słowa do powiedzenia na temat tej obecnej sytuacji w tej knajpie już drugi raz, proszę bardzo. Znowu przebiegł szczur wielki tędy i Marek już go widział tym razem. Nasze koty są mniejsze, tyle powiem. Kambodża. No, czekamy na jedzonko ze szczurami. Smażony szczur. Dlatego to jedzenie takie tanie. Nie, jakby to był smażony szczur, gorzej jakby to będzie coś z gównem tego szczura. Oj tam. Jak powiedziałem, co się nie zabije, to się wzmocni, bo Kambodży będzie się nieśmiertelna. Gorzej jak mnie właśnie zabije. Uwaga, ty... Kurczak, tak? Miał być, ale... Cholera wie. Ale nie widać. To zakałem nielekowca. O. A u mnie było winka steak z zielonym pieprzem. Coś pięknego. Zaczynamy szamać. Nie, też się nażarłam i dlatego byłam zadowolona, że pani zapomniała o tych warzywkach. Jeszcze ci może dać na odchodne, nic się nie ma. Może nie. Kawy masz, a nie wypiłeś. O! Patrzcie, taka woda trochę o smaku kawy pewnie się zrobiła z tego, ale... Zawsze trochę przegrzany jęzor schodzi. Masz, ponagrywaj tam pewnie. Chciałam ponagrywać, to już ten. Yes. No i co, ojciec? Są rozgrzane po tej papryce. Powiem szczerze, dobrze mi zmasakowała pod niebie, nie? Kawa z lodem, no, pomaga. Dopóki się nie skończy. Mam reszki bowiny między zębami. Powiem szczerze tak. Bardziej kurwego steka dawno nie jadłem. Po prostu był nierozumity. Wchodzi w zęby i tak dalej. No po prostu takie... Takie kopyto. Podeszła. Właśnie tak, podeszła. Walki z gościami losu. Idziemy zostawić trochę rzeczy do hotelu. I idziemy się napić. W końcu mamy, wstajemy. Proszę. No, chodź, zobaczmy zegarki. No, Mariola napisała, że cześć, że samo nam bardzo smakowała kawa w tym repłaś. No, jedynie nic nie napisali. Mamy Eddie Face'a.
co tu jeszcze mamy? Casio. Casio, o. Dishock Red Bull Edition. Proszę bardzo. O. Bardzo ładne. Złoty dishock. Longboard, to są te, dobra. Są na AliExpressie. No i tyle. Dobra, chodź. No. Chodź. Chodź, pójdziemy kupić miotę. Dawaj. Dawaj. Poczekaj. No, komoda. Widzisz? Rano sprzedaż mioteł, wieczorem knajpa. Przejdziemy się tam kiedy, nie? Nie, też się nażarłam i dlatego byłam zadowolona, że pani zapomniała o tych warzywkach. Jeszcze ci może dać na odchodne, nic się nie ma. Może nie. Kawy masz, a nie wypiłeś. O! Patrz, nie trzeba. Taka woda trochę o smaku kawy pewnie się zrobiła z tego, ale... Zawsze trochę przegrzany język schodzi. Masz, ponagrywaj tam to miejsce. Chciałam ponagrywać, a już ten. See you tomorrow. Yes. Yes. No i co, ojciec? Są rozgrzane w tej papryce. Powiem szczerze, dobrze mi zmasakowała pod niebie, nie? Kawa z lodem, no, pomaga. Dopóki się nie skończy. Mam jeszcze połowiny między zębami. Powiem szczerze tak. Bardziej kurwego steka dawno nie jadłem. Po prostu był nierozumity, wchodzi w zęby i tak dalej. No po prostu takie kopyto. Podeszła. Właśnie tak, podeszła. Koniec walki z gościami losu. Idziemy zostawić trochę rzeczy do hotelu. I idziemy się napić. W końcu rano wstajemy. Proszę. A, chodź, zobaczmy zegarki. No, mamy Eddie Face'a. Co tu jeszcze mamy? Casio. Casio, o. Dishock Red Bull Edition. Proszę bardzo. O. Bardzo ładne. Złoty dishock. Longboard, to są te, dobra. Są na AliExpressie. No i tyle. Dobra, chodź.
No. Chodź. Chodź, pójdziemy, kupimy miotłę. Dawaj. Dawaj. Poczekaj. No. No, komauda. Widzisz? Rano sprzedaż mioteł, wieczorem knajpa. Przejdziemy się tam kiedy, nie? Thank you.